Cześć, ostatnio wpadł mi w ręce ciekawy stary silnik jednofazowy z fabryki Croatia w Zagrzebiu. Zaraz wam powiem więcej o tej fabryce, tylko zobaczmy, jak silnik działa. Całkiem fajny, oczywiście bardzo mnie ciekawiło, jak ten silnik jest zbudowany, a także kto i kiedy go wyprodukował. Poszukałem trochę informacji i okazało się, że jeszcze pod koniec XIX wieku w Zagrzebiu powstał warsztat lamp elektrycznych Iwan Paspa i synowie, który założył dawny szef oświetlenia w wiedeńskim Teatrze Dworskim, a warsztat ten w latach międzywojennych rozwinął się w fabrykę sprzętu elektrycznego, która po II wojnie została upaństwowiona jako chorwacka fabryka baterii i lamp, gdzie powstawały także silniki. Ten silnik pochodzi z roku 1958, jak wynika z daty na instrukcji, którą znalazłem schowaną w puszce przyłączeniowej. Na tabliczce podana jest moc z symbolem KS, to jest chyba skrót od chorwackiego końskich snaga, czyli koni mechanicznych, więc jeżeli się nie mylę, 0,26 KS to byłoby 0,19 kW, czyli 190 W. W instrukcji jest bardzo przydatny schemat, który pokazuje zmianę kierunku wirowania silnika w lewo lub w prawo poprzez odpowiednie podłączenie przewodów, a także sposób uruchamiania silnika zarówno z kondensatorem, jak i bez. Tutaj na przykład mamy silnik podłączony bez kondensatora w prawym kierunku wirowania. Rusza bardzo dobrze, choć z mniejszym momentem obrotowym niż z kondensatorem. A teraz znowu podłączyłem silnik tak, jak to było pierwotnie zrobione na tym schemacie, czyli z użyciem podłączonego tutaj kondensatora i w lewym kierunku wirowania. I dokładnie tak jest, wirnik obraca się w lewo i z większym momentem niż bez kondensatora. A w silniku znalazłem łożyska typu 6202, takie same jak na przykład w polskich silnikach BZFWR od pralki Frania, i są to łożyska SKF z napisem Made in Sweden, czyli szwedzkie. W silniku wymieniłem też przewód zasilający zamiast tego starego, zobaczmy jak teraz działa. A w najbliższych dwóch odcinkach obejrzymy też dokładniej budowę tego silnika.